Jest już Was ponad 20 tysięcy. Dziękujemy wszystkim za kliknięcie przycisku subskrypcji i regularnie śledzenia naszego kanału. Dzięki Wam nasz kanał ma szansę na rozwój i coraz lepsze materiały. Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do piłkarzy, którzy dbają o swoje rodziny, prowadzą zdrowy i ułożony tryb życia, w którym nie ma miejsca na negatywne i przykre incydenty. W dzisiejszym materiale przedstawimy Wam piłkarzy, którzy w swoim życiu popełnili haniebny czyn zabójstwa lub byli w to w jakimś stopniu zamieszani. Nasze zestawienie zaczynamy od brazylijskiego golkipera Bruno Fernandesa de Souza. Brazylijczyk występował jedynie w swojej ojczyźnie w takich klubach jak Atlético Mineiro, Corinthians czy Flamengo, gdzie zakończył swoją karierę. W 2010 roku Bruno został oskarżony o zamordowanie Elizy Samudio, która kilka miesięcy wcześniej urodziła mu syna. Dopiero 3 lata później, 8 marca 2013 roku, został osadzony w więzieniu na 22 lata za zlecenie morderstwa na swojej byłej partnerce. Jak policja ustaliła, wykonawcami zabójstwa byli przyjaciele piłkarza. Przyczyną morderstwa było płacenie na nowo narodzonego syna. W przypadku odmowy Eliza miała o wszystkim donieść żonie piłkarza. Mordercy zwabili kobietę do hotelowego pokoju, tam ją zabili na oczach syna, następnie zwłoki zostały poćwiartowane, a jej szczątkami nakarmiono rottweilery. Nie tak dawno, bo w lutym 2017 roku Bruno został zwolniony z więzienia na mocy amnestii. Czas teraz na piłkarza z naszego podwórka, czyli Tomasza Hajto, który dziś w Polsce jest gwiazdą i poniekąd celebrytą. Całe zdarzenie miało miejsce pod koniec 2007 roku. Według ustaleń policji piłkarz potrącił 74-letnią kobietę na przejściu dla pieszych. Przyczyną było niezachowanie przez kierowcę ostrożności. Początkowo Hajto chciał uciec z miejsca wypadku. Jednak według policji po przejechaniu 200 metrów od miejsca zdarzenia zatrzymał się i wrócił do poszkodowanej. Wtedy piłkarz ŁKS Łódź wiedział, do jak wielkiej tragedii doprowadził i sam zaproponował karę w postaci 2 lat więzienia w zawieszeniu na 4. Sąd zgodził się na propozycję. Kolejnym piłkarzem jest znany wszystkim piłkarz angielski Chelsea, Marcos Alonso. W 2011 roku, gdy był piłkarzem Boltonu, Hiszpan został aresztowany w związku ze spowodowaniem wypadku samochodowego, w wyniku którego doszło do śmierci 19-letniej pasażerki. Jak wynika z ustaleń policji, Alonso jechał z prędkością prawie 123 km na godzinę, w strefie, gdzie maksymalna prędkość wynosiła 50 km na godzinę. We krwi piłkarza wykryto także alkohol. Początkowo Marcos miał trafić za kratki. Jednak po ugodzie z rodziną ofiary piłkarz zapłacił 500 tysięcy euro, co oznaczało koniec postępowania. Ostatnim zawodnikiem w naszym zestawieniu jest Patrick Kluivert, czyli jeden z najlepszych napastników w historii holenderskiej piłki nożnej. Kiedy młody Patrick cieszył się ze zdobycia Pucharu Ligi Mistrzów w 1995 roku, doszło do wypadku. BMW Kluiverta, jadąc z prędkością 90 km na godzinę, przy ograniczeniu do 60, uderzyło w auto niejakiego Martena Putmana, który w wyniku obrażeń zginął na miejscu. W wieku 18 lat Kluivert popełnił czyn, który ciągnie się za nim do dziś. Sąd wtedy skazał go na 240 godzin prac społecznych. Sędzia prowadzący sprawę uznał, że największą karą dla Patryka będzie świadomość bycia mordercą. I to by było na tyle. Co sądzicie o popełnionych czynach przez wymienionych przez nas piłkarzy? Czy wymierzone kary były adekwatne? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.